Cześć ekipa, lecimy z niedzielnym żużlem. Oczywiście standardowo prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Jeśli kliknięte, to każdemu dziękuję, dziękuję za osobna. Szybko o promocji, lecimy do kuponu. Słuchajcie, promocja we Winnerze cały czas aktualna. Jeżeli nie macie tam konta, a założycie je z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyjecie kodu promocyjnego 155 VIP, tak jak widać teraz na grafice, to możecie sobie zagrać pierwszy, obojętnie jaki kupon, maksymalnie w tej promce za 176 zł i 14 groszy. Jeżeli nie wejdzie, wraca do was kasa. 155 zł, różnica to jest oczywiście podatek i te 155 zł możecie od razu wypłacić bez żadnych obrotów, bez kombinowania, bez haczyków, po prostu promocja dla nowych graczy. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem i tak jak mówiłem, po rejestracji, która zajmuje 2 minuty, z użyciem kodu promocyjnego 155 VIP, gracie sobie pierwszy kupon za 176 zł 14 groszy, choćby taki kupon jak na tym filmie. Jeżeli nie wejdzie, wraca 155 zł, można wypłacić bez obrotów albo grać dalej. Dzisiaj oczywiście żużlowe typy, dodatkowo konkurs, do wygrania będzie 5 dych, także lecimy. No i zanim przejdziemy do typów, oczywiście konkurs, co trzeba zrobić, żeby te 5 dych zgarnąć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem i w komentarzu typujecie dokładny wynik w dzisiejszym meczu pomiędzy Włókniarzem Częstochowa a Unią Leszno. Dodatkowo jak zawsze dopisujecie swój login gracza ze Winnera. Typujemy do godziny 19.15, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez loginu gracza na Winner nie biorą udziału w zabawie. No a teraz lecimy z typami. Postaramy się zakończyć tydzień z przytupem, choć ekstraligowe historie różnie wyglądają w tym sezonie. Ciekawy dubel, 2.57 na kuponie. Pierwszy typ, Nicky Pedersen, minus 1.5, lepszy od Kasprzaka, czyli po prostu handicap. Minus 1.5 na Pedersena, że zdobędzie minimum 2 punkty więcej. No i Pedersen leżał podczas czwartkowej rundy sek, ale realnie nic poważnego mu nie jest. Sprzęt, który dobrze działał w Rybniku, jest gotowy do jazdy dzisiaj. Kasprzak? No na razie kiepski sezon, duże problemy sprzętowe, a dobry występ w Gnieźnie wynikał jedynie z tego, że tor był bardzo wymagający. W Grudziądzu trzeba szykować się na beton, no w takich warunkach Niki powinien spokojnie sobie z nim poradzić, a że jadą w fazie zasadniczej aż 3 razy przeciwko sobie, to zakładamy, że tam uda się zrobić przewagę. Drugi typ do dubelka, Leon Madsen powyżej 10,5 punktów, kurs marny, przeciwnik trudny, ale zatrzymać Madsena w Częstochowie to naprawdę wymagające zadanie. Leszno rok temu zdemolowało Włókniarza, ale Madsen jako jedyny i tak zrobił 12 punktów. Różnie się ten mecz może poukładać, jeśli chodzi o końcowy wynik, ale punkty Duńczyka oraz Emila Sajfudinowa akurat, no tutaj o to możemy być pewni. Gramy overka i tak wygląda nasz kupon, który zawsze wam pokazujemy. I przypominam, jeżeli założycie konto w eWinner, z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyjecie kodu promocyjnego 155 VIP, to możecie sobie zagrać pierwszy kupon maksymalnie za 176 zł 14 groszy. Jeśli nie wejdzie, wraca do was kasa, którą od razu możecie wypłacić. No i dobra, na dzisiaj to było na tyle. Dzięki wielkie, że oglądaliście do samego końca. Oczywiście jak zawsze na sam koniec zachęcam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup, wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem, trzymamy kciuki za kupon, zachęcam też do brania udziału w konkursie, bo 5 dyszek powędruje do kogoś z was. No i słyszymy się niebawem, trzymajcie się, na razie.